Habemus papam et habemus rozpierducham. Kiedy obudziłem się po obiedzie z rozkoszą, przeczytałem, że wezwano ambasadora Stanów Zjednoczonych z uwagi na ten program dotyczący wyników śledztwa dziennikarskiego w sprawie ewentualnego tuszowania pedofilii i tam rozsyłania księży przez Wojtyłę w czasach, kiedy był kardynałem krakowskim. No dobrze. Z rozkoszą przeczytałem następnego dnia po emisji program przez TVN komunikat rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Trzeba też umieć czytać między wierszami. Tam zaczynało się oczywiście od tego, że kiedyś standardy były troszkę inne, co to jest prawdą. Nie zwracano na to takiej uwagi, bo ochrona dotyczyła osób, które nie ukończyły lat 16, w prawie kanonicznym dzisiaj już 18. Ale zwróćcie uwagę na to, czym to się kończyło. Ten komunikat kończył się stwierdzeniem, że rola i kardynała Wojtyły, i księcia Kościoła Niezłomnego, który podobno klepał kleryków masowo po tyłkach, sapiechy, jest jeszcze do zbadania. Powinna być poddana specjalnym badaniom archiwalnym. Gdyby było tak, że brak winy i Wojtyły w tym czasie i sapiechy nie budzi żadnych wątpliwości, że dowody są absolutnie niewiarygodne czy idiotyczne, to powiem wam, jeśli nie wyją, tylko mówią, to trzeba jeszcze zbadać, no to wiecie co? To znaczy, że dowody są bardzo mocne. Tyle wam powiem. I powiem wam, że kolejne trupy za chwilę będą wypadać z szafy. A teraz jeszcze jedno. Władze Polski wzywające z powodu programu, w którym to notabene nie było nic strasznego, wyświetlanego przez prywatną komercyjną stację ambasadora, czyli doszliśmy już do tego, co wód, któremu się może nie tylko Budapeszt, ale i Ankara. No więc mamy wreszcie Ankarę. Tam Erdogan też opieprza, wzywał, uniemożliwia wstąpienie Szwecji do NATO z powodu spalenia Koranu przed ambasadą. Wolę nie mówić, jak to jest odbierane w krajach cywilizowanych. No, taki kato Taliban, ale w porządku. Natomiast bawi mnie jedno, utożsamianie polskości z katolicyzmem. Przecież to jest oczywisty idiotyzm i fałsz. Mało kto wie, że niejaki Mikołaj Rej z Nagłowic, twórca tego słynnego, że Polacy nie gęsi, że swój język mają, był zagorzałym luteraninem, był absolutnie chrześcijaninem, ale nie katolikiem. Cała masa osób nie wie o tym, że chrześcijanie wyznania ewangelickiego, luterańskiego wniesie ogromny wkład, że cała masa polskich przedwojennych poetów, eseistów, Tuwim, Słonimskim, czyli byli z pochodzenia żydowskiego, etc., etc. Wykastrujmy to wszystko, wykastrujmy prawosławnych z naszej kultury i zostanie nam tak naprawdę niezbyt wiele. Nie, polskość to nie jest katolickość. Kościół utuczył się na zaborach, kiedy jego opowieść tworzyła wspólnotę, ratowała ją. Potem to samo jeszcze działo się w okresie międzywojennym, kiedy bardzo silnie związany z endecją tak samo monopolizował patriotyzm, a apogeum nastąpiło w okresie komunizmu. Prześladowania były w latach 50., 60., już w latach 70. i 80. kościoły powstawały jeden za drugim, a olbrzymia część ich hierarchii i księży fantastycznie współpracowała z SB. Represje dotyczyły poszczególnych niepokornych jednostek, które często, tak jak Popiełuszko, wcale nie były zbyt kryte przez episkopat, który chciał spokoju. No a potem, po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku, Kościół wystawił rachunek. I trzeba powiedzieć, że jest to rachunek, który chyba nie ma górnej granicy. Chcą wszystkiego i w miarę jak dostają i dostawali coraz więcej, chcą więcej, więcej i więcej. Niedługo klauzule sumienia będą dotyczyć już nie tylko hotelarzy, ale powinny też dotyczyć nauczycieli, lekarzy, jak ostatnio, kiedy ginekolog w Warszawie, czy też po prostu lekarz, który miał wypisać pigułki antykoncepcyjne, stwierdził, że Jezus ma wobec ciebie inne plany. To może być puenta. To może być puenta tych wspaniałych rozważań. No cóż, Iran, Arabia Saudyjska, ewentualnie Salwador czy Honduras. Jeżeli to są te wzorce cywilizacyjne, to chwilowo jesteśmy na najlepszej drodze.